Wojownicy Maryi to jedna z najprężniej rozwijających się wspólnot męskich w Polsce. Poznaj ich historię oraz działanie w najnowszym odcinku Kościoła Męsko-Katolickiego. Szczęść Boże! Żeby odpowiedzieć na pytanie, kim są wojownicy Maryi, trzeba postawić dwa kolejne pytania. Kim są wojownicy oraz kim jest Maryja? Wojownicy to odważni mężczyźni, którzy nieustępliwie starają się walczyć ze swoimi słabościami i swoim grzechem. Dlaczego wojownicy Maryi? Dlatego, że Maryja to najkrótsza z możliwych droga do Syna, droga do Pana Jezusa. Jesteśmy uczniami Chrystusa w maryjnej szkole pokory. Wojownicy Maryi to męska wspólnota, to maryjny ruch katolicki zarejestrowany przez Towarzystwo Salezjańskie. Naszym celem jest formowanie mężczyzn w wieku od 18 do 50 roku życia w oparciu o Słowo Boże, w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, w oparciu o sakramenty święte, o pokutę i modlitwę różańcową, formowanie, kształtowanie męskich serc do bycia dobrym chrześcijaninem, ale także odpowiedzialnym mężem i ojcem. Geneza naszej historii wiąże się z wizją naszego opiekuna, salezjanina księdza Dominika Chmielewskiego, wizją olbrzymiej, ogromnej rzeszy mężczyzn prowadzonych przez Maryję do Pana Jezusa. I w odpowiedzi na tą wizję ksiądz Dominik zaczął organizować w zakonie salezjańskim, w Lądzie nad Wartą, otwarte spotkania formacyjne. To był rok 2015. Dziś jesteśmy najprężniej rozwijającą się męską wspólnotą w Polsce. Obecnie w ramach Wojowników Maryi kształtuje swoje serca ponad 5 tysięcy mężczyzn w kraju i za granicą. I wierzymy, że cały czas będziemy poszerzać te dzieło Boże. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że jest to dzieło Matki Bożej. Chcemy, szczególnie w czasach wielkiej deformacji męskiej tożsamości, być niejako odpowiedzią na potrzeby męskiego serca. Chcemy kształtować męskie serca w duchu wielkiej odpowiedzialności względem rodziny, względem narodu, w oparciu o tradycyjne wartości, ale również w oparciu o to, co być może przykurzone, a to, co Pan Bóg włożył w męskie serce. W oparciu o etos rycerski, w oparciu o takie wartości jak Bóg, honor i ojczyzna. Mamy broń, bardzo skuteczną broń. Jak powiedziała Matka Boża w Fatimie, nie ma problemu, którego nie rozwiąże różaniec. To jest nasza broń modlitewna. Staramy się naszym życiem dawać przykład żywej wiary. Budujemy bliską relację z Maryją poprzez chociażby nabożeństwa pierwszosobotnie wynagradzające Matce Bożej. Kroczymy do Pana Jezusa drogą, którą wskazuje nam Matka Boża. I chcemy kształtować nasze serca na wzór serca Pana Jezusa, nakładając taki filtr pokory, który czerpiemy z niepokalanego serca Matki Bożej. Jak zostać wojownikiem Maryi? To jest bardzo częste pytanie i odpowiedź na nie jest bardzo prosta. Wystarczy chcieć. Ale oczywiście dobra wola musi być poparta czynem, dlatego też, żeby zostać wojownikiem Maryi, trzeba przejść odpowiednią, minimum dwuletnią formację przygotowującą do zawierzenia swego życia Panu Jezusowi poprzez Maryję. Taka formacja może się odbyć w wybranej jednej z ponad 70 grup regionalnych wojowników Maryi w Polsce i na świecie. Należy również uczestniczyć w spotkaniach ogólnopolskich, odbywających się także cyklicznie, o których informacje można znaleźć na naszych social mediach, także na stronie www.wojownicymaryi.pl. Tam także instrukcja, jak krok po kroku zostać wojownikiem Maryi. Zwieńczeniem okresu formacyjnego jest tak zwane pasowanie mieczy. Jest to uroczyste zawierzenie się Panu Jezusowi poprzez Maryję. Oczywiście po ukończonej formacji, po zostaniu wojownikiem Maryi, w dalszym ciągu bierzemy na swoje barki obowiązki. Wojownik Maryi codziennie odmawia jedną część różańca. Wojownik Maryi modli się za kapłanów. Wojownik Maryi musi przejść 33-dniowe rekolekcje zawierzenia swego życia Panu Jezusowi poprzez niepokalane serce Matki Bożej.
wojownik Maryi bierze czynny udział w życiu sakramentalnym. Spowiedź, komunia, eucharystia. Wojownik Maryi wspiera lokalne, parafialne dzieła. Wojownik Maryi troszczy się o życie rodzinne, o życie społeczne w wymiarze regionalnym, ale również o życie wspólnoty w wymiarze ogólnopolskim. Jest tego, mogłoby się wydawać, bardzo dużo, natomiast to wszystko jest wielką radością serca. Dlatego też wszystkich mężczyzn w wieku od 18 do 50 roku życia zachęcam do tego, żeby zostali wojownikami Maryi. Jak to zrobić? Krok po kroku znajdziecie na naszej stronie internetowej wojownicymaryi.pl. Ave Maria! Tak jak już wspomniałem, urodziłem się w Polsce i przyznam się szczerze, że początki życia w Polsce były dla mnie niezwykle trudne, ponieważ doświadczyłem wielokrotnie rasizmu w takiej formie i agresywnego, i wyśmiewającego. To trwało nawet kilkanaście lat. Tysiące sytuacji różnego rodzaju i przez te sytuacje, między innymi, muszę się przyznać szczerze, skoro to ma być świadectwo, znienawidziłem Polskę i Polaków. Powiedziałem do mamy któregoś dnia: mamo, dlaczego musimy mieszkać w Polsce? Przecież w promilu 25 km tylko nie ma drugiego takiego jak ja. Wszyscy mnie pokazują palcami, śmieją się, krzyczą za mną różne hasła, atakują mnie czasami fizycznie. No ale musiałem sobie jakoś radzić. Stoczyłem w ciągu, myślę, 7 lat około 50 walk na ulicy, w dyskotekach, wszelkiego rodzaju. Kiedyś przecież się ze mnie śmiali, a później, jak wszyscy widzieli, że jestem wicemistrzem Polski, że jestem kickbokserem, wszyscy się bali. Do dyskotek wpuszczali mnie za darmo. Wchodziłem do baru, wszyscy podawali mi drinki. Dziewczyny. Myślałem, że jestem na szczycie, a byłem jedną nogą na dnie piekła. Teraz to wiem. Oprócz tego oczywiście alkohol, papierosy. Niesamowicie przeklinałem. Miałem grupę kolegów, również zawodników sportu walki. Czasami sialiśmy terror na ulicach, na dyskotekach. Dzisiaj jestem z tego... Nie chcę się wierzyć, czy to na pewno byłem ja, ale tak, to byłem ja. Myślałem, że jedyną odpowiedzią na atak jest zemsta, jest kontratak. A dzisiaj wiem, że jedyną odpowiedzią na zemstę jest miłość, jest Jezus Chrystus. Tylko Jezus. To jest taka sytuacja, że jak już wspomniałem na początku, mój ojciec jest Afrykańczykiem, ale jak skończyłem ponad rok, to on wyleciał tam do siebie, do Sao Tome, i zostawił mnie samego z mamą. Także nie miałem z ojcem kontaktu ponad 20 lat. I nagle napisał do mnie list. Miał adres, ponieważ utrzymywał kontakt z moją chrzestną. Napisał do mnie list, podał mi swój numer telefonu, nie wytłumaczył, dlaczego zostawił nas, po prostu napisał wiadomość. Oczywiście wybaczyłem mu od razu, zadzwoniłem do niego, to po 2012. Wtedy zmieniłem nazwisko na Santos, uznałem, że tak powinno być. Po ponad 20 latach poznałem swojego ojca. Nawet nie pamiętałem tego, że mnie zostawił, że nigdy nie przeprosił. Nigdy nie zapytał, co u mnie. Ale wybaczyłem mu wszystko. Pamiętam, że na lotnisku przytuliłem go. Powiedziałem, że go kocham. I cała przeszłość poszła w zapomnienie. Tak jak już wspomniałem, w Rzymie, w Watykanie, modliłem się o prawdziwą katolicką rodzinę. No i w Sao Tome po tygodniu poznałem swoją przyszłą żonę,
Nie wiem, czy to jest znak Boży, ale Jan Paweł II urodził się 18 maja. Moja żona również 18 maja. Może przypadek? Chociaż mówię, że przypadek to jest imię Ducha Świętego. Poznałem swoją przyszłą żonę. Co dziwne, że żona całe życie marzyła o mężu katoliku. Mimo, że nikt z jej rodziny nie był katolikiem praktykującym. Nikt. Pamiętam, że moja żona przez wiele lat była samotna. Nie chciała wchodzić w związki. Dlaczego? Ponieważ w São Tomé e Príncipe 99,9 mężczyzn jest niewierna. Mają po 3-4 domy. A znam takich, którzy mają 10. Mają 3-4 domy. 99,9% mężczyzn w São Tomé ma kilka, w cudzysłowie, rodzin. 3-4 domy, w każdym domu kobieta, dwójka, trójka dzieci. Mają po 15, po 20 dzieciaków. Nigdy nie mają czasu dla tych dzieci. Także mieszkałem w Afryce 6 lat, blisko 6 lat. Mieliśmy świetne warunki. No muszę o tym wspomnieć. Ponieważ no, chciałbym, żeby moje świadectwo było prawdziwe. Mieliśmy świetne warunki, wielki dom, dobry samochód, ogromny ogród, w którym rosły pomarańcze, banany, inne tropikalne owoce, palmy. No raj na ziemi. Miałem 10 minut spacerem do oceanu. Mój brat jest ministrem w São Tomé obecnie. Także no, jest niesamowicie bogaty. Również mogłem liczyć na jego pomoc. Ojciec mojej żony jest byłym ministrem. A więc mieliśmy również swojego kierowcę. Jeżeli trzeba było gdzieś jechać, coś zawieźć, przyjeżdżał kierowca. Mieliśmy opiekę. W sumie mieliśmy wszystko. Wszystko w sensie materialnym. W roku 2017 oglądałem od kilku lat homilię księdza Dominika i po prostu po obejrzeniu którejś tam konferencji zapragnąłem do niego napisać, opowiedzieć o swoim życiu. Nie wiem, w São Tomé nie miałem żadnego wsparcia, żadnego księdza. Przez te 4 lata myślę, że odbyliśmy kilkadziesiąt godzin rozmów, masa wiadomości. Ksiądz Dominik, mogę tak dzisiaj powiedzieć, stał się takim moim przewodnikiem duchowym, a później, czego nie boję się powiedzieć, stał się moim prawdziwym przyjacielem. Mimo tych świetnych, wspaniałych warunków do życia, uznałem, że nie zapewnię, że w tym kraju nie jestem w stanie ochronić swojej rodziny. I uznałem, że czas najwyższy gdzieś po prostu wrócić do Europy. Ksiądz Dominik powiedział do mnie: Adrian, wracaj do Polski. Po prostu. Przyznam się szczerze, że miałem inne plany. Chciałem polecieć do Portugalii. W Portugalii mam rodzinę. Miałem propozycję pracy. Mój wujek jest szefem jednej firmy i po prostu chciałem, żebym u niego pracował. Albo mogłem lecieć do Francji, gdzie mieszka brat mojej żony. Również miałbym zapewnione warunki. No, wszystko. Ale ksiądz Dominik powiedział: Adrian, wracaj do Polski, ponieważ tutaj nie brakuje ludzi świętych kapłanów. No to mnie tak przekonało, szczerze mówiąc. No i chwilę zmieniłem swoje plany.
Dlaczego nie chciałem wrócić do Polski? Przez wspomnienia, przez złe doświadczenia. W środku oczywiście kochałem Polskę. Ja powiedziałem księdze Dominikowi, że ja wiem, że Polacy zobaczą jaka zmiana. Powiedziałem księdze Dominikowi, Polacy, to tak naprawdę, Polska ma w swoich szeregach najlepszych ludzi na świecie. Ja kocham Polskę, ale boję się wrócić. No przecież w młodości doświadczyłem rasizmu, a teraz mam wrócić z żoną ciemnoskórą, z całą rodziną. Tak się tego bałem, ale uznałem po modlitwie, po rozmowie, po rozmowach z księdzem Dominikiem, że nie ma co kombinować. Jestem mężczyzną, muszę podjąć konkretną decyzję. No i wróciłem do Polski. Zostawiliśmy wszystko. Wszystko po ludzku, co można zostawić. Rodzina mojej żony, moja rodzina mówiła, ludzie się pukali w czoło. No Adrian, chyba sobie żartujecie. Przecież tu macie wszystko, warunki, macie pracę. No gdzie polecisz do Polski? Przecież twoja żona nie znajdzie dobrej pracy w Polsce. Ty, ciebie nie było wiele lat w Polsce. Jak sobie poradzisz? Pamiętam, że kiedy wracałem z Lizbony do Warszawy, ogarnął mnie wielki pokój i pojawiła się w mojej głowie myśl. Nareszcie jesteś w domu. Nareszcie wracasz do domu. Ksiądz wziął wszystko na swoje barki i zorganizował mi wszystko, i mieszkanie, i opiekę, braci. Chciałbym podziękować również bardzo braciom, wojownikom Maryi z Poznania, bo gdyby nie oni, nigdy bracia nie doświadczyłem takiego miłosierdzia, takiej pomocy. Bracia znaleźli mi mieszkanie. Pomogli na początek finansowo. Chociaż nie musieli. Nie prosiłem. Zorganizowali wszystko sami. Przyjechałem na gotowe. Bracia mówili, że zostawiłem wszystko i to jest wielki akt wiary. I ja odpowiedziałem wtedy, to nie jest wielki akt wiary, to jest konsekwencja wiary. Skoro Pan Jezus jest Bogiem, no to powinien być dla nas wszystkim. Co to takiego zostawić dla Niego dom, samochód, dobre życie? Przecież On jest wszystkim. On naprawdę jest wszystkim. On żyje. Spotykamy Go codziennie w Kościele, na modlitwie, w Piśmie Świętym. On jest Bogiem z nami, żywym. Jest tutaj chyba ponad 2000 mężczyzn, wojowników Maryi, bracia. Choćby tylko dla tego widoku warto postawić wszystko i być wśród Was. Dziękuję.